Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie we wtorek 27 sierpnia w kolejnych wstawakach, drugich w tym tygodniu. Zróbmy ten dzień, żeby to był dobry dzień, czyli jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, moi mili, najserdeczniej bądźcie przywitani tego poranka i zapraszam na świętą motywację. Będziecie święta motywacja, bo oczywiście wtorek, czyli cytaty ze świętych. Mam dla was dzisiaj zdanie świętego Jana Chryzostoma, czyli tak zwanego złotoustego, z którego ust płynęły złote słowa i rzeczywiście to zdanie złoto najczystsze. Posłuchajcie, co mówi święty Jan. Albowiem ten, kto jest miłowany, czuję się dobrze w sercu miłującego". Moi drodzy, takie trochę zdanie mogłoby się wydawać masło maślane. W sensie, jeżeli jestem przez kogoś kochany, to dobrze się czuję w sercu tego, kto mnie miłuje. Yy, to zdanie oczywiście można też na jakby odwrotny sposób sobie przeczytać. Chodzi generalnie o to, że miłość stwarza dobre bycie ze sobą. No, najoczywista rzecz na świecie. Kochani, ja bym bardzo chciał, żeby ludziom było ze mną dobrze, żeby też yy, jakby, żebym ja się czuł dobrze z ludźmi i żeby oni się mogli czuć dobrze ze mną. Święty Jan Chryzostom mówi najoczywistszą rzecz na świecie. Jest tylko jeden sposób, żeby takie miejsce sobie przygotować. To się nazywa miłowanie kogoś. Zobaczcie, co jest bardzo ważne w tym zdaniu. Yy, ja myślę, że warto jakby zawsze w takiej perspektywie patrzeć. To ja mam miłować, to ja mam stwarzać w swoim sercu dobre miejsce dla kogoś. Ja wiem, kochani, że oczywiście miłość działa w dwie strony. Ja wiem, że miłość, kiedy dawana, a nie odwzajemniana, to, to, to jest coś strasznie trudnego. Ale zawsze, kiedy myślimy, no ja to bym mi kochał, albo nawet jestem gotowy do kochania, ale mnie nie kochają z drugiej strony, do nikąd nie dojdziemy. Chrześcijańskie serce zawsze musi zacząć od tego, że to ja stwarzam miejsce do kochania, to ja stwarzam miejsce do tego, żeby komuś było dobrze w moim sercu. Kochani, tu nie chodzi oczywiście o naiwność i o to, żeby się pozwalać wykorzystywać. Nie, ale miłość ma być w tym sensie bezwarunkowa. Ona, oczywiście, nie jest bezwarunkowa w ogóle, ale w tym sensie ma być bezwarunkowa, że to ja ci stwarzam miejsce w moim sercu do miłowania. Kochani, Bóg z nami taki jest. Bóg stwarza w swoim sercu, kochając nas, stwarza w swoim sercu miejsce, gdzie zawsze możemy przyjść, gdzie zawsze będziemy się czuli dobrze, gdzie zawsze będziemy się czuli przyjęci. I Bóg nigdy przenigdy nie powie, tego miejsca już nie ma. Yy, tu już jest za późno. Bóg mało tego, da się wykorzystać. Bóg pozwoli na to, żeby tę jego miłość wziąć i ją odrzucić, nawet jeżeli to zrobimy, Nieskończoną ilość razy. Myślę, że po prostu możemy się tego od niego uczyć. Kani, stwarzanie sobie dobrego miejsca w tym świecie polega tylko na jednym: na szykowaniu swoim sercu miejsca pełnego miłości dla tych, którzy się napatoczą na to serce. Pomyśl dzisiaj, komu i gdzie i jak możesz stworzyć serce, możesz stworzyć miejsce w swoim sercu, które będzie pełne miłości. I. Im to jest trudniejsze, im trudniej dla kogoś ci takie miejsce zrobić, tym większa to jest miłość, tym większe to jest takie jakby wyjście, tak jak Pan Bóg wychodzi. Choć wiem, że to jest trudne. Wiem, że to, jest, to się wszystko bardzo łatwo mówi. To są takie słowa, które można wypowiadać, a które kiedy przychodzi do czegoś się staje przed człowiekiem, który tę miłość zranił, który ją skrzywdził wielokrotnie, to strasznie trudno to zrobić. To jest jedyne, co sprawia, że w tym świecie jest dobrze, że w tym świecie jedni z drugimi możemy żyć w czymś dobrym. Stwórz w swoim sercu miejsce pełne miłości dla kogoś. To robi Bóg nieustannie. Uczmy się tego od Niego. Moi drodzy, to tyle w tym wtorkowym odcinku. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę zrobimy dobry dzień, pełen miłości. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnych stawakach, w środę. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem Pa!